Rejestrując się w platformie gamerhash.com, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Cześć, z tej strony Mitrox. Zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w grze Warframe i pokażę wam chromę, która ma 359% siły. Wiem, że trochę zajęło mi zbieranie tych wszystkich modów, a szczególnie ulepszanie ich, bo to trochę endo kosztowało. A ja na początku nie miałem ich wszystkich wymaksowanych, potem musiałem wszystko to farmić. Bla, 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 dużo tego było, ale zacznijmy na razie od samego builda. Builda mamy, jak widzicie, na Eidolony, więc zaczynajmy. Tutaj mamy wyrafinowanego strzelca Aurek. Po prostu aura, która zwiększa nam obrażenia od karabinu snajperskiego. Tuż obok mamy dryf siły. Dryf siły, który daje nam plus 15% siły, do tego plus 30% szans na uniknięcie przewrócenia. Powiem, że to jest dość ciekawy dodatek i dość też przydatny, bo nie ukrywajmy, przyda się nam na pewno. Ten dryf siły możemy dostać z pokoju wyzwań Lua, mi się tak przynajmniej zdaje. Teraz przejdziemy do czegoś, co mi sprawiło największą trudność, czyli rzeźbiarskie sekrety. Farmiłem ten mod z bananowatym chyba 3 godziny, albo tam 2 godziny. I ten sam mod możemy dostać z misji na Poe, albo po prostu z hamperów na Poe, czyli takich dużych metalowych robaków, czy jakby ich tym nie nazwać. I mod jest dość ciekawy, ze względu na to, że daje nam plus 24% sił umiejętności, ale też nam daje 80% użytej energii jest konwertowane w tarczę, więc wiem, że dość ciekawie, ze względu na to, że akurat dość dużo energii musimy zużyć, aby po prostu używać naszych speli, więc też dość przydatny mod. Dalej mamy ślepą furię, który mod daje nam plus 99% siły, ale za to wydajność umiejętności niestety nam spada. Sam mod możemy dostać z skarbców Orokin. Powiem, że nie jest jakiś drogi, tam z 20 platyny. Wróżbiarskie sekrety, jak kupowałem go chyba za 60 platyny, mi się tak zdaje. Dryf siły za 10 platyny, 9 platyny powinno dać się zdobyć. Potem mamy przejściowe wzmocnienie, czyli kolejny mod, który możemy dostać ze skarbców Orokin. Przejściowe wzmocnienie daje nam plus 55% siły umiejętności, ale niestety czas trwania nam zmniejsza. I teraz mamy 3 mroczne mody. Mody Umbral, które możemy zdobyć z questa na Umbrę, czyli z wyrzeczenia. 3 mody, ze względu na to, że jeden działa na drugi, a drugi działa na trzeci, czyli zwiększają swoje statystyki. I powiem, że taka umbral forma, umbral chroma, mój błąd, jest dość ciekawa ze względu na to, że mamy odporność na tału, czyli na obrażenia, które możemy dostać na Eidolonach. Więc jesteśmy dość nieźle tanki na młodych Eidolonach, więc szybko nie zdychamy. Potem tutaj mamy przepływ Prime, ze względu na to, żebyśmy mieli po prostu dość dużo energii. Mamy tej energii 750, a nasza, dajmy na to, trójka kosztuje 116 energii, więc dość dużo musimy zużyć. I teraz najciekawszy mod, czyli adaptacja. Adaptację możemy dostać z alertów arbitrów na jakiejś tam rotacji. Mamy pewną tam szansę, że możemy dostać adaptację. Z tego, co się orientuję, chyba kosztuje coś około 70 platyny. Niedawno patrzyłem, więc dość dużo. Ja mam prawie 1000 platyny, ale i tak 70 platyny to jest dość dużo jak za sam mod. A sama adaptacja daje nam, można powiedzieć, taką ochronę na dany typ obrażeń, jaki dostaniemy. Typu, dostaniemy obrażenia slashowe, to na początku mamy plus 9% odporności, ale za każdym razem ten efekt się buffuje, czyli mamy odporność potem 18, 27 i tak dalej, i tak dalej, aż do 90%, czyli nam ten efekt się stakuje. Jest to dość fajna sprawa, powiem, że strasznie podoba mi się ten mod, ze względu na to, że jesteśmy strasznie tanki dzięki niemu, bo jak dajmy na to, jesteśmy na Eidolonach, to dostajemy obrażenia tału, czyli mamy plus 90% odporności, potem też tutaj nasze mody Umbra, które dają nam odporność na tału, potem też tutaj nasze Arkany, które dają nam odporność na radiację i też daje nam tutaj przez pewien okres czasu armor, gdy dostaniemy obrażenia, więc jesteśmy po prostu mega tanki. Teraz przejdźmy do, w zasadzie, a może arkan. Arkany, mamy Arkanum Strasznika. Arkanum Strasznika, z tego co wiem, dość drogie nie jest, a na pewno dużo wypada z Eidolonu, bo właśnie trochę jej mam tutaj. Mam prawie 2 wymaksowane, więc powiem, że spoko. I też tutaj mam Arkanum Anulację, czyli na obrażenia magnetyczne, poprawkę nie na radiację, tylko na magnetyczne. Też to jest przydatne, to właśnie gdy mamy arkana na maksymalnym poziomie, to wtedy mamy dodatkowe wskrzeszenie, co jest przydatne. Powiem, że na chromie to aż tak bardzo przydatne nie jest, ze względu na to, że jesteśmy mega tanki, mamy mega dużo HP, ale może nam się, dajmy na to, przydać na takim wolcie, czy nawet na rajne, jakby nam coś nie wyszło. I teraz przejdziemy do samych speli. Sam używam koloru czerwonego na chromie, ze względu na to, że nasza dwójka, czyli ten strażnik żywiołów, odnawia nam HP. Na pewno
Siła umiejętności działa na to, ile HP sobie przywrócimy, jest to też jest fajną sprawą. Teraz sobie przywracamy 718 HP. Szczerze, to jest mega, mega dużo, bo samego życia mamy 860, więc przywracamy sobie praktycznie tam 80% życia, albo dajmy na to 80 coś na pewno, bo 860 to jest i tak dużo HP, a jak sobie odpalimy tą dwójkę, to mamy 1500. No w zasadzie zaraz sobie zobaczymy. I tutaj też mamy trójkę, czyli pancerz wściekłości. W zasadzie sama chroma polega na tym pancerzu wściekłości. Ze względu na to, że gdy, no jak z opisu wynika, gdy trafiane są tarcze, pancerz chromy stają się mocniejsze. Gdy trafiane są punkty życia, czyli nasze HP, wzmacniane są obrażenia broni. Działa przez określony czas. Maksimum wzrasta z rangą. Mamy już maksymalną rangę, więcej nie możemy mieć na samej chromie, ale jednak możemy mieć jeszcze trochę odrobiny więcej sił umiejętności, ale tutaj zajmijmy się buffem, który dostajemy. Dostajemy 600, to znaczy nie, 1256% pancerza więcej. Powiem, że to jest strasznie duża ilość, do tego też zwiększone obrażenia 987%, to jest coś pięknego, jak dużo obrażeń możemy mieć więcej, ale tutaj możemy sobie jeszcze poprawić ten efekt z Power Donation, nie pamiętam jak to było na polski, chyba dar mocy właśnie to był. I tutaj mamy plus 30% sił umiejętności dla członków drużyny. Więc jednak tej Power Donation nie możemy sobie założyć sami, ze względu na to, że nam zabiera sił umiejętności, więc trochę takiej niepomocne by nam to trochę było, ale i tak mogłoby być gdzieś przydatne. Dajmy na to, ktoś z naszych sojuszników miałby ten Power Donation, czyli plus 30% sił umiejętności, czyli mielibyśmy 389% siły umiejętności, czyli na pewno mielibyśmy tutaj na tym pancerzu 1400%, a na samych zwiększonych obrażeniach mielibyśmy chyba 1000-1050% obrażeń więcej, przynajmniej mi się tak zdaje. Teraz sobie przetestujemy tego całego builda na samych ciężko zbrojnych, jak to typowo, ale tutaj moglibyśmy sobie niby zmienić aurę, dajmy na to stalową szarżę, dajmy na to, na mody się nie mieszczą, bo jednak to wszystko kosztowało mnie 4 formy, do tego też umbral formy, ze względu na to, że sam mod kosztuje 16 pojemności, więc to jest strasznie dużo, musiałem tutaj wszystko sobie to zmodować, więc moglibyśmy sobie dać niby stalową szarżę i mielibyśmy zamiast 2 pojemności, teraz 6. A my sobie weźmiemy tego wyrafinowanego strzelca i zobaczmy sobie, jak nasze rubiko się tutaj sprawi. Warto też pamiętać, aby oczywiście obrażenia były dobre dla każdego przeciwnika, bo każdy przeciwnik ma inny rodzaj pancerza. Też ważne na chromie jest to, abyśmy mieli jakąś broń, która zadaje nam self damage, czyli że sami sobie zadajemy obrażenia. W moim przypadku to będzie Hikau Prime, ze względu na to, że jest dość spoko, ale moglibyśmy sobie tutaj niby dać też Glaive Prime. Glaive Prime kiedyś było drogie, teraz jest dość tanie, przynajmniej tak mi się zdaje, i tutaj moglibyśmy sobie dać niby jakiś tam konfig na obrażenia. Ważne, abyśmy się nie zabili tym, bo to byłby niezły fail. I tak, możemy się atakować albo Hikau Prime, albo Glaive Prime, ale na Hikau Prime ważny jest mod ukryty ładunek wybuchowy. Szanse na eksplozję używać rozważnie, czyli możemy sami siebie zabić tym. Więc to jest dość spoko rzecz, bo jednak możemy sobie obrażenia fajnie zboostować tym. I przetestujemy sobie na tych wszystkich ciężko zbrojnych. Tutaj strzelamy sobie SI i zobaczymy. 75 poziomy powinno być spoko. Więc tak, możemy sobie, dajmy na to, odpalić naszą dwójkę i patrz, ile mam HP. Mam 860, pyk, 1578. To jest strasznie dużo HP. Do tego też mamy lekko wzmacniany pancerz, bo jak używamy speli, to oczywiście nam wzmacniane są osłony. Też gdy odpalimy tutaj naszą trójkę, to możemy sami siebie atakować tym i nam wzrasta pancerz, czyli wzgarda, albo furia, czyli nasze obrażenie. Powiem, że glaive są dość spoko, bo możemy szybko sobie podładować sam ten pancerz, albo też możemy sobie atakować Glaive Prime. Glaive Prime trzeba mieć niezły movement, bo tak jak już zauważyliście, wystarczy, że sobie je rzucimy je sobie i klikamy E i ono samo wybucha. Tylko trzeba mieć naprawdę dobry timing, bo niestety na idolonach to trochę tak nie wychodziło, a samo Hikau jest spoko, bo za każdym razem trafiamy siebie, ale niestety dość długo nam to jednak zajmuje, więc możemy sobie tutaj odnowić HP, rzucić trójkę. O, i pięknie, i mamy już całego buffa, jeżeli chodzi o pancerz, ale niestety, jeżeli chodzi o HP, nie. Ale tutaj mamy jednak obrażenia żrące, które dały nam w zasadzie 700 fury, więc sobie polepszymy ten efekt. Jeszcze raz sobie wybuchniemy, jeszcze raz, i mamy już full
efekt. Warto też pamiętać, że możemy sami się tym zająć, więc nie jest tak kolorowo, jakby się nam wydawało. Mamy dość niezłego buffa, tyle można przyznać. 987% mogło być oczywiście lepiej. Więc sobie zobaczmy, jak się spisze Chromka z Rubico Prime. Build oczywiście przedstawiłem w jednym z odcinków, więc odsyłam was do poprzedniego, jeżeli jesteście ciekawi samego builda i Rivena, którego na niej mam. Pyk, jeden strzał i ile trupów? 2. Mogło być lepiej, mogłoby być cały ten rządek zapity, pyk. Po prostu oni nie żyją, oni jak po prostu mogliby zobaczyć to Rubik takie siema, elo, nie mam zamiaru umierać. Pyk, 2, pyk. O, i tutaj akurat nie zabiliśmy tego przeciwnika, ale co to są za ciężka zbroń? Przecież to pada na strzał. Tutaj weźmy sobie Noxów. Noxy są chyba najbardziej tanki jednostką z całej gry. Niestety Eximusów, Noxów nie weźmiemy, bo jednak nie czuję się na siłach, aby zabić takiego Noxa Eximusa, więc sobie weźmy normalne Noxy. Tutaj odnówmy sobie trochę tego buffa. Szkoda, że mamy taki mały czas trwania, bo jednak to byłoby nam przydatne. O, pięknie. Można też oczywiście w ziemię celować, ale czasami to nie wychodziło, więc wolałem tak przed siebie, bo przed siebie też to dość nieźle działa. Przybliżmy się, aby oczywiście wszystkie pociski nam trafiły w te Noxy. Maksymalne przybliżenie. Raz. Dobra, musimy patrzeć na timer, kiedy nam się skończy nasza trójka. 2, 3, 4. 4 strzały i możemy zabić. Jeden, co mogłoby być pomocne, to kilka chrom w teamie. To na pewno byśmy może one-shotowali takiego Noxa. Tutaj 2, 3. Minimum 4 strzały. Możliwe, że minimum 3 by były, ale jednak musimy na jednego strzała zabić. O! 2 strzały. To może być jednostrzałowiec. Jakbyśmy mieli może większego buffa, to żeby nam się udało go zabić. Ale kurde, no dalej tak mało mi brakuje. Tutaj aż widzicie, że zabijam przeciwnika, który stoi za nim. To jest coś pięknego, ale kurde. Dalej nam trochę brakuje. Jakbyśmy mieli na Rivenie zamiast obrażenia ogniowe, dajmy na to wielostrzał albo same obrażenia, byłoby znacznie lepiej. Albo jeszcze większą szansę na kreda, to byłoby jeszcze piękniej. Więc co, to by było praktycznie tyle. Jeszcze jednym takim ważnym protipem jest sobie ustawić opcję. I tutaj mamy mapowanie klawiszy. Kurde, teraz to sobie przypisane klawisze, tak? I właśnie gdy mamy tutaj nasze kółko do wybierania rzeczy, to warto jest mieć odnowę energii zespołu dużą. Ze względu na to, że używamy strasznie dużo energii, więc przyda nam się to zbindować. Więc jak można sobie to zbindować? Musimy poprzeć, w jakiej to jest kolejności. Nie jest to pierwsze, drugie, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme. W moim przypadku jest to siódme. Czy otwieramy sobie opcję, dostosuj przypisane klawisze. Gniazdo siódme, więc tutaj patrzymy sobie umiejętność, no to jest nieważne. Przycisk sprzętu, czyli w moim przypadku siódmy, czyli to jest właśnie na piątym przycisku myszy, albo przycisk sprzętu ósmy, czyli to jest na odnowienie HP zespołu duże, czyli fajnie, możemy sobie to wszystko zbintować, więc to by było praktycznie tyle. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Do następnego odcinka. Siemka!